Cześć kochani, dzisiaj będzie kolejny filmik lumpeksowy, który jest odpowiedzią na moją złość na sieciówki, ponieważ nawet jeżeli jest przecena, to nadal jest strasznie drogo. I zainspirował mnie do tego filmiku H&M, do którego weszłam. Jest tam obecnie przecena. Natomiast tak sobie patrzę, chodzę i patrzę taki zwykły top spaghetti straps, czyli takie cienkie ramionczka, to co mam teraz na sobie. 60 zł. Serio, naprawdę, ktoś to wymyśla te ceny na przecenach, jest totalnie porwany przez tornado. Taka mała rzecz, taki kawałek materiału, złączone dwie części i przedzielone paseczkami, to nie kosztuje 60 zł, tym bardziej, że wiemy, gdzie oni to produkują, gdzieś w Bangladeszu i tak dalej, gdzie koszt wytworzenia to jest 2 dolary czy ile tam. Masakra. Oczywiście nie hejtuję wszystkiego, bo można znaleźć taniej, no ale ludzie, dajcie spokój, na tych przecenach nadal jest drogo. Dla mnie cena na przecenie to jest maksymalnie do 40 zł i tak powinno kosztować wszystko, bo wiemy, wszyscy wiemy, że te ciuchy są produkowane za bezcen. Dobra, nie będę się tutaj denerwowała, taki właśnie nerwy na początku, na wstępie. Ale już przejdę do rzeczy. Po prostu to, co mam w szafie z lumpeksu, jest odpowiedzią na to, co teraz możecie znaleźć też w sieciówkach, więc to nie jest jakiś tam haul lumpeksowy z nowymi rzeczami, to jest haul lumpeksowy ze starymi rzeczami, które mam, które noszę, które bardzo lubię i które niczym nie odbiegają od tych z sieciówek. Także wiem, że takie filmiki cieszą się dosyć dużą popularnością. Mój pierwszy filmik też zdobył całkiem sporą ilość wyświetleń, także pomyślałam, dobra, powtórzymy to, ludzie lubią to oglądać, ludzie lubią dobre deale, także zaczniemy. Zacznę właśnie od tego, co mam na sobie, czyli ten rzeczony spaghetti strap stop. To było kupione w Ciucholandzie, żadne 60 zł, 8 zł, proszę bardzo, można. To jest, nie wiem, jakaś rzecz od piżamy czy coś takiego, no ale kurczę, ma wszystko to, co jest w sieciówce, w sobie, także nie widzę sensu totalnie przepłacać. Jest dobrze, jak jest, łapmy okazję, jak tylko możemy, grzebmy w tych lumpeksach. I zaczniemy teraz od już takich rzeczy, które będę pokazywała Wam z wieszaka. Pierwszy etap to będą rzeczy jeansowe. Wszyscy wiemy, że teraz stary jeans postarzany, taki ściągnięty z panamietka spod sklepu jest modny. Oczywiście takie rzeczy stare, tak jak mom jeans, czy właśnie te takie żulskie katanki, jak ja to nazywam, kosztują około 200. No po co, pytam się po co, kiedy lumpeksy są po prostu zapchane takimi rzeczami pod dach, tylko po prostu trzeba pogrzebać i poszukać coś, co na nas będzie rozmiarowo w miarę pasowało, albo pasowało idealnie, jeżeli mamy szczęście i ja takie rzeczy znalazłam. Pokażę Wam koszulę jeansową, miałam ją na sobie w pierwszym filmiku, jest to taka oto koszula jeansowa. Jakaś firma Rockford, ja nie znam tej firmy, czy to jest istotne, nie jest istotne, ta koszula, osiągam tą koszulą efekt taki, jaki chciałam, jest bardzo oversize'owa, ściągnięta z mężczyzny niemalże, o to mi chodziło, jest bardzo, bardzo super, podoba mi się, sprawdza się idealnie, bardzo dobrze się pierze, można wrzucić z jeansami, oczywiście, no nie odkrywcze, to jest jeans. I sobie tak elegancko nosimy, taka koszula w Zarze, około 200, dziękuję bardzo. Kolejną jeansową rzeczą jest spódnica z firmy Esprit. Jest to taka ołówkowa spódnica mini, taka przed kolano troszeczkę, idealnie mi się sprawdza w okresie jesiennym do czarnych rajstop, do botków, do bluz pasuje, takich bardziej obcisłych, pasuje też do eleganckich koszul i kurczę, gdzie byście dostali spódnicę ze Esprit, na pewno nie we Esprit, bo kosztowała właśnie, tak jak mówię, 10 zł, we Esprit, no to mamy jedynkę z dwoma zerami i trochę więcej, także to jest taka spódnica, ona tutaj mi się minimalnie pruje na końcu, ale ja tego nie ruszam, bo uważam, że to też jest jej urok, ja lubię jak jeans jest taki z charakterem jak najbardziej stary, nie taki, wiecie, idealnie wygładzony, tylko musi mieć charakter, tak samo jak dobrze, jakby charakter miała skóra. To jest to. Kolejny jeansowy produkt, kolejna jeansowa rzecz, tutaj sobie to zapnę, to są shorty. To były spodnie długie, ja je skróciłam, powyciągałam nitki. Super modne, od paru lat. I mam je chyba z 4 lata, jak nie więcej. Świetnie się sprawują, nic się z nimi nie dzieje i są rewelacyjne, mają wysoki stan. Natomiast ja kiedyś byłam troszkę tęższa, można tak powiedzieć. Teraz na mnie one opadają, no ale opadają wysoce, nonszalancko, tak jak powinny opadać, tak jak to jest modne, tak jak mówiłam od paru lat, czegoż chcieć więcej, super hiper jeansy,
chyba też nie kosztowały więcej niż 10 zł, zostały obcięte, może zobaczcie, jak sobie możecie to fajnie dopasować. Na pewno nie odkrywam tym Ameryki, no ale wiecie, jeżeli ja widzę takie shorty w second handzie, które kosztują 100 lub więcej, to mnie trafia, naprawdę mnie trafia, bo czy oni mają nas za debili? My wiemy, że w Ciucholandzie można wynaleźć takie wspaniałe rzeczy. I ostatnia rzecz z cyklu jeansowego są to mom jeans. Proszę bardzo, mom jeans, na które też trafiłam w lumpie zupełnym przypadkiem. Może zapnę, żeby to się tak trochę lepiej prezentowało. Zupełny przypadek, też chyba zdyszkę. I mom jeans, jakże modne teraz, też 200 zł. Takie ceny, ja nie wiem, za stare jeansy, serio, to zaproponujcie panu Józkowi spod sklepu 200 zł, to może się ucieszy i weźmiecie jego jeansy. Nie no, sorry, żartuję, ale no kurczę. Stary jeans. Mój chłopak bardzo nie lubi tych spodni. Mówi, że wyglądam jak stara baba. Że stara baba. Taka Job Maryna. Wiecie o co chodzi. Ale ja bardzo lubię takie mom jeans. Wysoki stan. Fajnie nam trzymają brzuch. Fajnie pupę podkreślają. No kurczę. Naprawdę. Naprawdę dziewczyny i chłopaki. Szukajcie w lumpeksach, bo to jest skarbnica. Skarbnica wszystkiego co najlepsze. Same perełki, vintage. I nikt takiej rzeczy nie ma. A jeżeli ma, no to ma Zary i się frajerzy, bo wydaje 200 zł. Teraz taki drobny przerywnik. Teraz będzie torebka. Torebka skórzana. Torebka skórzana z Zary. Natomiast ja jej nie kupiłam w second handzie, kupiłam ją na Allegro, ale jak najbardziej jest używana, czyli można powiedzieć, no oczywiście powiemy, że second hand z drugiej ręki. Kosztowała 70 zł. Ma tutaj takie ładne okucia, takie ciężkie, mosiężne, nie, no nie powiem, że to jest mosiężne, miedziane, takie bardziej, wiecie, stare. Takie zapięcie, zapięcia nie jestem super zachwycona, bo zapięciem nie jestem super zachwycona, bo ono nie ma żadnego kliku ani żadnego zamka, tutaj nie ma w środku, także to jest takie coś i ktoś może nam to łatwo odsunąć i wsunąć swoją rączkę w poszukiwaniu skarbów pieniężnych lub też komórkowych, ale myślę, że ogólnie noszę ją dosyć często, właśnie wiosną i latem, najbardziej mi się sprawdza w tych okresach. I powiem Wam, że nic się nie dzieje, bardzo wygodnie leży na ramieniu i w momencie, kiedy ja ją mam na ramieniu, ja sobie ją po prostu podtrzymuję od spodu, żeby mi nie spadła. O dziwo bardzo wygodna, natomiast ja wolałabym tutaj mieć jakiś zatrzask, żebym czuła się bezpieczniej, żeby mi te rzeczy nie wypadły tam przypadkiem. Ale jak na razie nic takiego się nie stało, jest całkiem dobrze się sprawuje. No i przede wszystkim jest to skóra, jest to torebka skórzana z Zary i jest to torebka w takiej cenie, jakiej na pewno w sklepie nie dostaniemy, chyba że będziemy mieć mega szczęście. Tak jak mówię, na Allegro kosztowała mi 70 zł, kupiłam ją w ubiegłym roku i bardzo się z nią lubię, bo pasuje do takich właśnie stylizacji bardziej boho, takich wiosennych, letnich, coś tam koroneczka, wiecie, coś takiego zwiewnego. Super, super się sprawdza naprawdę. To jest ta torebka. Następna rzecz jest to taka bluzka z H&M-u. Ja już ją miałam sobie na jakimś filmiku. W takie czerwone groszki. Rozmiar jest 142. No ja nie mam rozmiaru 42, tym bardziej, że wiemy, że w H&M-ie jest jeszcze bardziej zawyżona ta rozmiarówka. Natomiast ja uważam, że na mnie leży bardzo fajnie, luźno, jakiś cielisty stanik pod to możemy sobie włożyć. Jeżeli ktoś chce bardziej zaszaleć, to może sobie na przykład czerwony ubrać. Puszczam przód spodnie, tył wypuszczam, elegancko, nonszalacko, idealna do czerwonej szminki, do takich luźnych, wiosennych stylówek. To jest to. I mamy tutaj takie super, hiper spodnie, takie plisowane, co teraz jest mega trendem. Tego nie kupiłam w lumpeksie, to są spodnie mojej mamy, która dawno temu, kiedy ja miałam 7 lat, kupiła je sobie na wesele u swojej przyjaciółki. I tak one zalegały, w szafie zalegały, ja powiedziałam, dobra, wezmę te spodnie, są takie w trendach, jeszcze w nich nie chodziłam po ulicy, tak trochę myślałam, pójdę w nich do pracy, to zaraz zaczną komentować, no ale kurczę, trzeba pokazać swój styl, tak, więc wkrótce zamierzam je wynieść na ulicę, są z bardzo, bardzo przyjemnego materiału, który w ogóle się nie gniecie, nawet jeżeli tutaj sobie tak zgnieciemy, zwiniemy w kłębek, nic się z tym kompletnie nie stanie, bardzo przyjemny materiał, nie taki trzeszczący poliester, tylko taki bardzo miły dla dłoni, można tak powiedzieć. Oczywiście jest to poliester, ale tak mówię, takiej myślę wyższej jakości. Takie złotko, zobaczcie. Dosyć wysoki stan mają, więc jeżeli na maksa bym chciała podciągnąć, no to bym miała pod same piersi.
i bym wyglądała jak Obelix, no natomiast trochę trzeba to opuścić, tak gdzieś na wysokości pępka będę to nosiła do Birkenstocku, słuchajcie, białych na przykład, czy do jakichś fajnych nude obcasów i tylko zwykły t-shirt do tego, bo z tym to raczej tak bym nie kombinowała. Biały t-shirt, czarny t-shirt, szary t-shirt też może być, czy jakiś nawet beżowy, fajna torebka, biżuteria i jesteśmy, kurczę, ubrane jak z bulwaru zachodzącego słońca z Hollywood, wyglądamy super, super, super wspaniale. I tak, mam tutaj również t-shirt z Ralph Lauren Sport. No jak ja zobaczyłam ten t-shirt w Dumpeksie, to powiedziałam, muszę się w niego wbić, muszę go mieć, bo ja czasem, tak jak Wam wspominałam, jestem brandziarą, lubię mieć coś ze znaczkiem takim, wiecie, bardziej fancy, nie? No to tutaj mamy właśnie to polo Ralph Lauren. Jest to bardzo, bardzo przyjemna bawełna, czuć, że jest to świetna jakość. I mimo, że noszona, bo widziałam tam jakieś drobne ślady użytkowania, absolutnie nie była brudna ani nic, ale troszkę tak czuć, że ta bawełna jest sprana. Świetnie się sprawdza, bardzo dobrze się nadal pierze i jest bardzo przyjemna dla ciała. Czyli takie klasyczne paseczki marynarskie nigdy nie wychodzą z mody. Też do takich jeansów zwykłych, do jakichś trampek, czerwone usta też sobie możemy zrobić w takim stylu francuskim i też jesteśmy rewelacyjnie, rewelacyjnie ubrane. Tutaj patrzę sobie... pogląd, czy jestem wyostrzona, bo różne rzeczy się mi dzieją z kamerą czasami. Dobrze, czyli to jest to Ralph Lauren z Lumpeksu, 8 zł, słuchajcie, Ralph Lauren. Czyż to nie jest wspaniałe? Wspaniałe, wiecie, że wspaniałe. Dobrze, ja tutaj rzucam te ciuchy niestety, bo nie dorobiłam się jeszcze żadnego wieszaka, może w przyszłości jakoś sobie nad tym pomyślę. Dobrze, pokażemy kolejną koszulę, teraz będzie koszulowo. Zostały mi koszule do pokazania. I tak, jest to koszula, którą zakupiłam w thrift shopie w Stanach Zjednoczonych, 100% jedwab. Ann Taylor, ona chyba kosztowała z 5 dolarów, no naprawdę powiem Wam, że rewelacja. Tylko oczywiście piorę ręcznie, tutaj mi się już troszkę niteczek powyciągało. Sorry, jeżeli jest mocno pognieciona, po prostu tutaj leżała skołtuniona pod innymi ubraniami, tak mówię, nie mam wieszaka, więc na razie to nie wygląda jakoś tak super profesjonalnie. Natomiast chcę Wam pokazać po prostu, co mam. Pasuje do bardzo wielu rzeczy, ja uwielbiam ją do czarnych jeansów, do botków, jakieś ciemne usta do tego i to takie kolory, no beż z czarnym, pasuje praktycznie do wszystkiego. Ja jestem trochę zdziwiona, że to jest jedwab, bo ja odczuwam pod palcami, jakby to był taki trochę lepszy poliester, ale nie z tych najlepszych, nie jest taki mega śliski, właśnie jest trochę taki tępy w palcach, jak taki twardy poliester, no ale wierzę, że to jest jedwab, bo jakoś specjalnie mnie nie poddusza, nie jest mi też mniej duszno jak ubieram, więc wierzę w to, co jest napisane. Przyjemna rzecz, chciałam się jej swego czasu pozbyć, ale dobrze, że tego nie zrobiłam, bo nagle się okazało, że mi pasuje do bardzo wielu rzeczy, taką chłodniejszą wiosną, jesienią oraz zimą. To jest to. Następna koszula, jest to koszula w moje ukochane paski, biało-niebieskie z firmy Next Slim Fit, prawdopodobnie to jest jakaś męska koszula, ona ma tutaj biały kołnierzyk, taki dosyć sztywny, ale nie całkiem taki sztywny, także nie jakoś tam nas przydusza ani nic takiego, nie ma też jakiegoś ogromnego mankietu, więc ja sobie po prostu to podwijam na wysokość łokci. Puszczam spodnie, pasuje do spódnicy również. Kusiło mnie, żeby nakleić na nią jakieś kwiatki, naprasować jakąś aplikację kwiecistą, ale sobie pomyślałam w ten sposób, że to jest klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody. Takie paski nigdy nie wychodzą z mody, jest to świetna rzecz na lato, na wiosnę, piękne kolory. A w momencie, kiedy bym naprasowała jakąś aplikację, to pewnie za jakiś czas bym żałowała, no bo nie wierzę, że te aplikacje na zawsze będą się tak utrzymywały w modzie. Także na tą chwilę zostaje taka, jaka jest. Ja wiem, że jak mi przejdzie faza na aplikację, to będę chciała, żeby ona była całkiem zwykła, taka, jaka jest teraz. Także niczego nie zmieniam, zostawiam. Kupiłam sobie chokera takiego w kwiatki, podlinkuję Wam filmik, w którym ten choker pokazuję. I jest to, uważam, takie będzie fajne dopełnienie. Będę miała te kwiatki, ale nie będą bezpośrednio na koszuli, nic się tutaj nie stanie, będzie można sobie ją nosić nadal na wiele sposobów. I oczywiście to jest bawełna i powiem Wam, że jak to się pierze, to to się w ogóle nie gniecie, co ja uwielbiam, bo ja nienawidzę prasować i nie prasuję, więc czasami wyglądam trochę jak psu z gardła, ale ja nie lubię prasować. No, no co zrobię? Kiedyś, jeżeli się dorobię steamera, no to ochoczo będę go używała, natomiast prasowania nie znoszę, nie lubię, chyba wolę myć podłogi. Dobra, kolejną koszulą jest to koszula z marki Topshop.
Taka kratka czarno-biała, oczywiście też eksploatowana głęboko przez sieciówki typu Zara. Ja mówię tak tutaj o Zarze, no bo bardzo lubię Zara, to jest taka niespełniona miłość, no bo zawsze jest tam tak drogo dla mnie, że po prostu za słabą jakość, bo gdyby jeszcze ta jakość była wspaniała, to ja bym pomyślała nad tymi rzeczami, ale jeżeli to jest rzecz, która mi się wyciągnie po jednym praniu, zrobią się kulki na swetrze czy też na koszuli, no to ja nie chcę, nie uważam, że to jest warte tej ceny, a jeżeli kawałek tkaniny kosztuje na przecenie 1500-1900, to tym bardziej nie chcę, chyba że jest to faktycznie świetna rzecz i naprawdę cenę zniżą tak, że mogę sobie kupić. Tutaj się nie będę już spowiadała o tej Zarze, tylko taka dygresja. I to jest taka koszula, oczywiście chodzą one po 150 zł, teraz na przecenach no prawdopodobnie je dostaniecie, no ale znowu za 80 zł. Ja mówię, jeżeli mamy tysiące rzeczy w szafie, to i tak nie ubierzemy wszystkiego i uważam, że to 150 zł warto sobie zaoszczędzić i kupić kolejną jakąś inną rzecz. Lub po prostu, nie wiem, kupić cośkolwiek do domu, czy sobie iść na jakąś dobrą kolację. I to nie jest jakaś chytrość, tylko wiecie, znacie moje zdanie na ten temat. To nie jest to, że nas nie stać, po prostu myślę, że my myślimy trzeźwo, o tak, ci, którzy lubią grzebać w lumpeksach i znajdować super okazje, tylko że trzeba poświęcić temu trochę czasu i wysiłku. Także to jest taka, to jest kratka Vichy bodajże, są też takie modne koszule w kolorze biało-granatowym, bardzo ją lubię, ona już tutaj ma lekkie kulki, jest lekko zużyta, ale ja nadal ją noszę, to jest taka miła jakby flanela, miła bawełna. Bardzo lubię, kosztowała chyba 8 lub 10 zł. Ups, coś pada. I mam ostatnią koszulę, trend marynistyczny, który był parę lat temu mocno też eksploatowany przez sieciówki. No i nadal jest, ale nie widzę już tyle rzeczy w tym stylu. Było właśnie tak chyba 4 lata temu, 4-5 lat temu, że właśnie taki trend był mega modny, takie złote guziki. Akurat trafiłam na taką koszulę w lumpeksie. Ona miała krótki rękaw, taki dłuższy, dosyć kończył się przed łokciem, natomiast ja podwinęłam, podszyłam i mam taką fajną właśnie tutaj podwijaną koszulę z krótkim rękawem. Przepraszam, też jest pognieciona, guziki z taką kotwicą marynarską. Jest to naprawdę koszula, która też do wszystkiego pasuje, do shortów latem idealna i robi wrażenie, bo się ludzie często mnie pytają, skąd, że ja mam taką piękną koszulę, no skąd, że ja mogę mieć taką piękną koszulę. Oczywiście, że z lumpeksu, który obdarza nas swoimi wspaniałymi dobrami. Dobra, myślałam więc, że ten filmik będzie dłuższy, ale jednak okazało się, że nie. Także to była kolejna porcja moich skarbów z lumpeksu. Oczywiście w najbliższym czasie zamierzam też tam wstępować do tych miejsc i coś sobie nowego kupić, jeżeli uzbieram kolejne rzeczy, albo jeżeli sobie przypomnę o czymś, czego jeszcze nie pokazywałam, a mam w swojej szafie, to oczywiście takie update'y lumpeksowe będą się pojawiały. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam serdecznie do subskrypcji, do komentowania, do Waszego wyrażania zdania na temat lumpeksów i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!